Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wymieniam przynajmniej część noży w mojej strugarce z wałem spiralnym. A jak to zrobimy? Jeszcze zrobimy taki szybki projekt typowo do warsztatu, a mianowicie nową półkę na papiery ścierne, bo dokonałem zakupu u pana Siwego ze sklepu Gizmo Garage, także mam dużo nowych papierów potrzebnych do mojego kolejnego projektu, o którym Wam już wspominałem, czyli schodach do hotelu w Łebie, i fajnie, żeby miały jakieś swoje nowe miejsce u mnie w warsztacie, więc już zabieramy się do pracy. Moja strugarka z Feldera AD951, którą nieraz już widzieliście u mnie podczas wszystkich realizacji, już naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy zrobiła. I cóż można powiedzieć, no te noże, zacznijmy od tego, sam wał jest duży, prawda, on ma 51 cm. Najczęściej jest tak, że najpierw materiał, który przechodzi przez ten wał, najpierw go obrabiamy jako na strugarce. I co za tym idzie? Bardzo często wykorzystujemy tylko część blatu, rzadko kiedy strugamy na strugarce szersze elementy, takie podchodzące pod 50 cm. Następnie, jak te nawet wąskie elementy mamy przestrugane, strugamy tutaj mniej więcej na tym odcinku, strugamy boczne części, czyli części prostopadłe, tak żeby można było później to włożyć w grubościówkę, ewentualnie później kleić, czy tam co chcecie zrobić. Co za tym idzie? Część wału jest bardziej zużywana, część wału, część noży na wale jest częściej zużywana niż tutaj. Nawet widać, prawda, że mniej więcej do tej szerokości on jest cały czas pracuje, a ta część no rzadziej. Ja staram się tak czy owak, jak korzystam z samej grubościówki już później, równomiernie rozkładać elementy, które strugam. Część idzie, część strugam z tej strony, część strugam z tej strony, tak żeby one maksymalnie równomiernie się zużywały, co nie zmienia faktu, noże, które są z tej strony, już są troszeczkę bardziej tępe niż z tej strony. I teraz cóż, mógłbym wszystkie noże poodkręcać i przełożyć je na kolejną stronę. Pamiętajcie, że noże spiralne wale Silent Power, one są czterostronnie ostrzone, więc w momencie, kiedy one się stępią, mogę je przekręcić i mam z powrotem praktycznie nową strugarkę, nowe noże i mogę sobie od nowa działać. Ale w moim wypadku nie ma to póki co jeszcze większego sensu, z tego względu, że te noże, one nie są do końca tępe, one są takie, nie są już tak ostre jak z tej strony. A zależy mi przede wszystkim na tym, żeby z tej strony noże były super ostre. Co za tym idzie, wpadłem na pomysł, że te noże, powiedzmy do połowy wału, przełożę na tą stronę, a te noże, które są tutaj, przełożę na tą stronę. Nie będę obracał ich, tylko i wyłącznie je przełożę. Umożliwi mi to, że te noże, które są już powiedzmy bardziej tępe, będą rzadziej używane, a te, które są ostre, można powiedzieć, że praktycznie jak nowe, pójdą na tą stronę i to jeszcze dodatkowo wydłuży mi żywotność noży na moim wale. Nie jest to zadanie skomplikowane. Należy się uzbroić w troszeczkę cierpliwości, trzeba mieć trochę czasu, ale myślę, że tak w granicach pół godziny i wszystko powinno być zrobione. Dodatkowo w momencie, kiedy będę odkręcał noże, będę przeczyszczał dodatkowo gniazda, żeby mieć pewność, że tam żaden brud nie spowoduje, że któryś nóż będzie na przykład niedokładnie dolegał. Akurat dzisiaj mam sobotę, mam na to czas, więc czemu by nie? Sam proces jest bardzo prosty, wystarczy mieć tylko i wyłącznie końcówkę T20, oczywiście, czyli po prostu Torx, i po kolei odkręcać wkręty, które tutaj widzicie. Nie trzeba zaznaczać, która strona jest powiedzmy w tym momencie w użyciu, z tego względu, że w każdym rogu takiego nożyka, a może po prostu odkręcę, żebyście sobie zobaczyli,
tylko nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. A, możliwe, że coś widać. W każdym rogu jest zaznaczone dokładnie, która strona jest, była już użyta, na której stronie inaczej był ułożony nóż, więc na pewno się nie pomylicie, tak żeby przypadkowo nie przekręcić go w jedną bądź w drugą stronę. I cóż, ja w tym momencie sobie podkręcam te noże i za chwileczkę przechodzimy dalej. I może dla osób, które nie widziały z bliska, jak wygląda taki wał po właśnie wykręceniu noży. Wygląda, no właśnie wygląda tak, jak wygląda. Każde gniazdo jest bardzo dobrze wyfrezowane. Tutaj widzicie te nożyki, wkręty. Wkręty oczywiście nie ma różnicy, w jakiej pójdą kolejności. Nożyki też teoretycznie nie ma różnicy, no ale tak jak widzieliście, te noże, które odkręciłem z tej strony, przekładam na początek i na pewno wydłuży mi to bardzo żywotność tych noży. Może nie dwukrotnie, ale ja zakładam, że jak dalej tak pójdzie, nie uszkodzę w żaden sposób noży, bo to różne rzeczy mogą się dziać. To chciałbym jeszcze cały kolejny rok popracować na tej jednej stronie i wtedy może zobaczymy właśnie jak no czy dadzą radę, prawda? Czy jeszcze będą strugać, czy już będą tępe. Do takiej mojej pracy, jak pracuję z dębem, no to wydaje się, że wszystko powinno być z nimi ok. Jak może widzieliście, a może nie widzieliście, mam taką zwykłą szczotkę, wystarczy dobrze oczyścić te gniazda, następnie odkurzyć i można zakładać nożyki, zwracając uwagę na to, że zawsze gdzieś tutaj jakiś pyłek się znajduje, należy sobie oczyścić to i dopiero wtedy można przykręcać noże. Ok, wszystko jest gotowe, całość zgodnie z zegarkiem zajęła 44 minuty, więc myślę, że nie tak tragicznie. Przy przekręcaniu noży myślę, że zeszłoby dokładnie tyle samo czasu. Nawet nie będę tego testował, bo wiadomo, że efekt musi być lepszy niż był do tej pory. I cóż, to jest jedna część, mamy to zrobione, mamy to załatwione. Sprawdzałem jeszcze sobie po kolei te nosze, do tej pory żaden nie jest uszczerbiony, więc to też jest na plus, a zresztą i tak bym widział, że coś jest nie tak w momencie, kiedy strugam, ale nie ma tutaj problemu, wszystko naprawdę jest spoko. Możemy przejść do zrobienia półeczki na papiery ścierne. I cóż mogę Wam powiedzieć, tak wygląda moja stara półeczka, która już jest zdemontowana, ona oczywiście była w poziomie. Nowa będzie wyglądała bardzo podobnie, będzie miała jedną sekcję więcej, bo dołożę do tego jeszcze jedną gradację i będzie troszeczkę tutaj szersza, większa po prostu, a z tej nie będę rezygnował, bo prawdopodobnie ona się jeszcze tam do czegoś przyda. Nie będziemy przesadzać. To ma być projekt szybki, prosty. Znowu to jest taki projekt, co nikt nam za niego nie zapłaci, a musi być zrobione, więc będziemy robić z tego, co mamy. Będzie to projekt z odpadów.
I teraz tak, no dla mnie to jest coś takiego, jak widzicie tutaj, no to dla mnie to jest odpad. A dla kogoś to mogłaby być jeszcze jakaś fajna płyta, z której można było coś zrobić. A zresztą tutaj też coś robimy, więc zrobimy sobie teraz półeczkę. Szybko sobie podocinamy, co mam podocinać. Poskręcamy, bo kleić nie wiem, czy jest sens. Chyba, że mnie najdzie, żeby kleić, ale wątpię. No i tyle. Wieszamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, wszystko mam gotowe i niech już stracę, naprawdę wziąłem i zrobiłem wszędzie nacięcia na lamelki. Musiałem wyłączyć kamerę, bo po prostu mi się bateria rozładowała, a żeby nie tracić czasu, zrobiłem już wszędzie nacięcia na lamelki. Jak to zrobić, to już nieraz pokazywałem, to jest naprawdę wszystko bardzo prosta sprawa. Wystarczy, że sobie po prostu znaczycie na sucho, sobie po prostu przykładacie, gdzie chcecie mieć dany fragment, obracacie i raz przykładacie w ten sposób lamelownicę, raz przykładacie w ten sposób lamelownicę i na spokojnie, powolutku frezujecie sobie miejsca, gdzie musi być to zrobione. No i cóż, teraz można zabrać się za sklejenie tego. I już jest w sumie wszystko gotowe. Można zabierać się za montaż. Zrobiłem sobie tutaj miejsce. Będzie może troszeczkę lepszym miejscu niż było wcześniej. No i cóż, montujemy. Nie ma na co zwlekać. A co mi tam, pochwalę się jeszcze, nowe narzędzie u nas na warsztacie, Mirka, tylko ze skokiem 5. Jedna jest, mamy 2,5, teraz jest piąteczka. Całość teraz prezentuje się tak. Nie ma jakiegoś szału, jak widzicie, nawet tego za bardzo, znaczy za bardzo, w ogóle tego nie szlifowałem. Jest jak jest, to jest powiedzmy sztuka użytkowa. To ma zdawać egzamin, nie musi być jakieś przecudnie piękne. Jest ok. Widzicie, już sobie nawet podpisałem gradację. 80, 120, 150, 180. Najczęściej korzystam z 80, 120. No i tak naprzemiennie 150 albo 180. Tu jeszcze mam 360, ale to tylko i wyłącznie na przeszlify. I tak naprawdę więcej nie potrzeba, tyle jest całkowicie, tyle wystarczy.
nie potrzebujcie innych gradacji. Można się zastanowić, czy na przykład między 80 a 120 nie mieć jeszcze setki, ale wydaje mi się, że nie ma co cudować. Tyle tak naprawdę wystarczy. No i znowu jakiś tam, powiedzmy, kolejny projekcik. Tym razem w końcu coś do siebie. Cóż, no czasem trzeba i tak. Jak widzicie, bałagan straszny. Jeszcze sobie zrobię porządek i zmykam do domu. Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, proszę o komentarz. Widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!